Ogrzewanie podłogowe stało się w ostatnich latach opcją, po którą sięgamy bardzo często. Dlaczego? I czy warto? A jeżeli warto, to co powinniśmy wiedzieć o tym, jak prawidłowo je stosować? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym odcinku. Witajcie na pokładzie Greencanu. Zaczynamy! Jesteśmy dziś w salonie Belpol w Lubinie, bo skoro mamy rozmawiać o podłogach winylowych, o ogrzewaniu podłogowym, to zróbmy to w miejscu, w którym o podłogach wiedzą dosłownie wszystko. Zaczniemy dziś inspirującym spotkaniem z architektami i z projektantami, które będę miała przyjemność poprowadzić i zaraz potem ruszamy do głównego tematu odcinka. Ogrzewanie podłogowe, temat dzisiejszego odcinka, myślę, że bardzo ważny. Wiemy już, Agnieszka, że mamy taką możliwość w przypadku podłóg winylowych. A ja Cię troszeczkę o korzyści chcę podpytać. Jakie korzyści ma klient, który decyduje się na tę opcję właśnie? Przede wszystkim najważniejszą korzyścią to jest komfort ciepłej podłogi. Szczególnie dla pań, które mają małe dzieci i zawsze pytają, co zrobić, co położyć na podłogę, żeby dziecko nie chodziło, raczkowało po zimnej podłodze. Nie spidowało raczej. Tak. Druga ważna cecha to to, że mamy równomierną temperaturę, zarówno w pomieszczeniu, jak i na całej powierzchni podłogi. Kolejną cechą jest ekonomiczne działanie urządzenia. Mam na myśli tutaj ogrzewanie podłogowe. I przede wszystkim przenikalność cieplna, która jest bardzo istotna, bo wiemy o tym, że do tej pory mogliśmy wybierać między gresami, płytkami bądź kamieniem, jeżeli mówimy tutaj o dobrej przenikalności ciepła. I trójwarstwówka jeszcze, prawda? Tak, tak. Natomiast panel winylowy daje nam taką możliwość, a jak widzieliśmy, kolorystyka jest dość spora i faktycznie imituje dość dobrze drewno. Dużo, słuchajcie, tych korzyści. I komfort, i przenikalność, i ekonomia. Zaraz wrócimy jeszcze do tego pytania. To jeszcze jedno mam pytanie do Ciebie. W jakich przypadkach zastosowanie podłogi winylowej według Ciebie wydaje się takie najbardziej korzystne? Kiedy Ty proponujesz ten rodzaj podłogi? Taki rodzaj podłogi przede wszystkim proponuję na dużych powierzchniach. Do tej pory mieliśmy taki problem, że stosowanie podłogi pływającej ograniczało nas, jeżeli chodzi o powierzchnię. Dlatego, że żeby podłoga się nie podnosiła, musieliśmy stosować listwy dylatacyjne, musieliśmy stosować łączenia w progach. Panel winylowy daje nam tą możliwość, że na tych dużych połaciach, bezfugowo, w systemie, tak jak powiedziałam, pływającym, bez łączeń progowych, możemy stosować taką podłogę. Kolejna ważna rzecz to tak zwany czysty remont. Cudownie brzmi. Powtórzmy to. Czysty remont. Ja wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale faktycznie podłoga winylowa dzięki temu, że jest cienka i nadaje się do wszystkich pomieszczeń, bo jest wodoodporna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, daje nam tak naprawdę możliwość ułożenia jej zarówno w łazienkach, kuchniach, holach, przedpokojach, salonach. I co najciekawsze, możemy ją układać na istniejące podłogi, czyli w tym momencie nie musimy skuwać istniejących płytek, możemy tą podłogę położyć na te płytki, dlatego mówię o czystym remoncie. Równocześnie dzięki temu, że jest cienka, nie podnosi nam wysokości podłogi. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy, nie musimy się przejmować, że nie otworzymy drzwi.
Jest jeszcze jeden aspekt, który do tej pory przerabiałam, o tak mogę powiedzieć, bo pojawiły się wcześniej na rynku panele winylowe, które nie były twarde, czyli jakby nie miały tej warstwy twardej. Tak. I ułożenie ich na istniejącą podłogę było możliwe nawet po wklejeniu, ale podczas użytkowania pojawiały się fugi, czyli odbijały się fugi. Ta podłoga daje nam taką możliwość, że to się po prostu nie wydarzy, czyli będzie jednolita, czy ona będzie wklejona, czy będzie w systemie pływającym. Zobaczcie, same korzyści tak naprawdę. Cieszę się, że Agnieszka opowiedziała o tym czystym remoncie. My w ogóle będziemy dla Was na te tematy, o których wspomniałaś, robili oddzielne materiały. Myślę, że są na tyle ważne i warte tego, żeby troszeczkę szerzej o nich opowiedzieć, że możecie się w najbliższym czasie spodziewać odcinków na kanale na ten temat. Tak na koniec jeszcze, bo Agnieszka, Ty bardzo dużo projektujesz w oparciu o podłogi winylowe. Powiedz proszę, jak klienci w ogóle do tematu ogrzewania podchodzą? Czy oni przychodzą do Ciebie już z taką prośbą, Pani Agnieszko, ja bym tutaj chciała ogrzewanie podłogowe, czy to raczej w trakcie rozmowy wynika? To zależy, ale zacznijmy od początku. Inwestorzy przychodzą do mnie z projektem architektonicznym, w którym są projekty branżowe, czyli już jest zaproponowany rodzaj ogrzewania. Z tym, że podczas pracy projektowej ona jest wykonywana wcześniej, jeszcze często przed rozpoczęciem budowy, temat ogrzewania podłogowego wraca. Dlatego, że te możliwości, które dają nam w tej chwili panele winylowe, jakby też otwierają inwestorów na wybór podłogi winylowej, ogrzewania podłogowego. Co za tym idzie, zawsze też inwestorzy przeliczają koszty eksploatacji, które czekają na nich. To jest ten moment, mówiłam, że wrócimy do ekonomii. To jest bardzo ważny aspekt, omówmy troszeczkę szerzej. Wiemy dzisiaj, że w stosunku, ogrzewanie podłogowe w stosunku do tradycyjnych grzejników panelowych przy użyciu pieca gazowego rocznie daje nam korzyści na poziomie od 12 do 15%. Bardzo dużo w skali roku. Tak, bardzo dużo. Myślę, słuchajcie, że też jest taka kwestia, że po pierwsze informacje, które idą w świat, między innymi dzięki nam, powodują to, że klient wie coraz więcej, także on już jest bardziej poinformowany, bardziej świadomy też swoich wyborów i przychodząc na przykład do Ciebie, mniej więcej wie, o co może poprosić. Teraz jest tylko kwestia później, prawda, samych możliwości technicznych, czy można takie ogrzewanie zastosować. I skoro mówimy o tych możliwościach, bo my sobie tutaj tak przymiło ogólnie porozmawiałyśmy, to idziemy, słuchajcie, do tych właśnie, w stronę tych aspektów technicznych. Co konkretnie musi się zadziać, jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli ogrzewanie podłogowe zastosować w naszych pomieszczeniach? Jeśli zdecydujecie się na wybór podłogi winylowej i zastosowanie tej podłogi w systemie ogrzewania podłogowego wodnego, musicie pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach. Tylko te kwestie, zastosowanie się do nich pozwoli na właściwe użytkowanie podłogi, właściwy montaż i cieszenie się tą podłogą przez lata. Po kolei. Pierwszy etap – wykonanie samej instalacji. Po wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego poproście Waszego wykonawcę, poproście instalatora, aby wykonał test szczelności. Kiedy zweryfikuje sam test, że mamy instalację szczelną, właściwą, prawidłową, dopiero wtedy wykonujemy drugi krok, czyli wykonanie samej posadzki. Posadzki cementowej, posadzki anhydrytowej, w zależności jaki system wybieracie, jaki system został zastosowany w Waszym domu. Od momentu wykonania samej posadzki musimy odczekać około 30 dni na początkowy proces uzyskania odpowiednich właściwości, wstępnego odparowania wilgoci, procesu chemicznego, który w tym momencie powstaje. 30 dni zostawcie sobie tą wylewkę w spokoju, nie robimy z nią nic. Po 30 dniach uruchamiamy system wygrzewania posadzki. Co to system wygrzewania posadzki? To usunięcie wilgoci resztkowej, która w tej posadce się znajduje. Pobierzcie sobie protokół wygrzewania posadzki. Możecie go pobrać ze strony internetowej jako ogólnodostępny. Możecie go pobrać od instalatora, który wykonuje Waszą instalację. Zgodnie z nim, według jego wskazań, uruchamiamy system ogrzewania, system piec, który posiadamy. Jest to proces 30-dniowy. W tym protokole mamy jasno zaznaczone, w który dzień, jaka temperatura powinna być, aby uzyskać ten efekt końcowy. Po zakończeniu procesu 30-dniowego
wykonujecie badanie wilgotności. To badanie wilgotności możecie zrobić wy, możecie znów poprosić instalatora lub samą już ekipę montażową, która u was tą podłogę będzie montować. Po uzyskaniu odpowiedniego wyniku, celowo nie podaję jakiego, ponieważ w zależności od kolekcji, od produktu, te wyniki będą różne akceptowane przez producentów, dlatego odsyłam was do instrukcji montażu danego produktu. Po uzyskaniu wyniku kontaktujecie się z swoją ekipą montażową, układacie podłogę, korzystacie z niej. Warto zawsze skonsultować się z przedstawicielem sklepu, w którym kupujecie podłogę, z doradcą technicznym, z całą ekipą montażową. I tutaj polecam kontakt z fachową ekipą montażową już na etapie przygotowania podłoża. Wtedy mamy pewność, że wszystkie procesy zostały wykonane prawidłowo, że podłoga może być zamontowana, że będzie zgodnie z gwarancją, że będziecie mogli z niej korzystać przez lata. Jest jeszcze drugi element, czyli ogrzewanie podłogowe elektryczne, który jest zupełnie innym procesem, który wymaga zupełnie innego systemu montażu. I tutaj również weryfikacji, czy wybrane przez was podłoga winylowa może być na tym systemie montowana. Jeżeli tak, jakie są wobec niej zalecenia producenta. Jeżeli macie jakieś pytania, poza kontaktem z przedstawicielem sklepu, poza kontaktem z instalatorem, zadajcie nam te pytania w komentarzach. Postaramy się jak najlepiej wam odpowiedzieć, udzielić pełnej informacji, abyście mogli też sami do tego tematu montażu podłogi winylowej na ogrzewaniu podłogowym podejść w pełni przygotowani, pełni świadomi swojego wyboru i mogli korzystać z tej podłogi tak, jak należy. Mam nadzieję, że Łukasz rozwiał wszystkie wątpliwości techniczne i nie tylko dotyczące ogrzewania podłogowego, ale jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania jeszcze, to tradycyjnie u nas w komentarzach pod tym filmem i tak jak powiedział Łukasz, postaramy się na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy nasz wspólny czas. Jeżeli macie ochotę zostać z nami dłużej w tematach wnętrzarskich, to tu w tej chwili obok wjeżdżają wam kolejne filmy. Ja zapraszam do oglądania i widzimy się tradycyjnie dosłownie za kilka dni.